Cześć wszystkim, z tej strony Kul, witam was w kolejnym odcinku serii Monster Hunter na Multiplayer. Dzisiaj jest ze mną, znaczy dzisiaj jeszcze nikogo ze mną nie ma. Brak. Ale multiplayer będzie cicho, ty tam dopiero ten wejdziesz. No i mamy dzisiaj, znaczy my to nagrywamy, to się pojawi 4. Kurde, to mógłbym z wyprzedzeniem powiedzieć. No dobra, zepsułem. Zepsuł się. No dobra, mamy dzisiaj 3 lutego, są imieniny Telimena, Oskara i Błażeja, jakby ktoś nie wiedział. I dzisiaj jest ze mną moja koleżanka. Tfu, dzisiaj jest ze mną Lawa. O, koleżanka, kolega, dzień dobry. Który znowu biega bez hełmu, bo. Bo mogę. Po co nosić pełne sety? Możesz, no ja ci nie zabraniam, możesz. Gorąco jest i po co mam się jeszcze w kamie dusić? Znaczy wiesz, ja mam ten, ja nie boję się, że udaru dostanę, to wolę jednak ten kapelusz założyć. No, czy ja coś jadłem, czy tam piłem? Mam coś, Small Attack Up. No, aktualnie coś pijesz? No. Aha, ja aktualnie coś piję. Jak ktoś wie co, jak ktoś nie wie co pije, to pije sobie kolę z lodem. I czymś jeszcze mocniejszym, o czym nie będę się chwalił, bo nie wolno się chwalić. Grozi cenzurą. Grozi cenzurą. No tak. Nie no, nie chcę po prostu robić temu producentowi reklamy, nie? Tak mi za nic nie płacą. Dokładnie. To co się będę spinął. No dobra, co my tam zabiliśmy? Azuros, Buldrom i Greyjuggy w poprzednim odcinku. To były 2 odcinki temu. Dawaj, bijemy gąbkę. Mam ją dostępną. Masz gąbkę? No nie wiem, ciebie się pytam. Ciężko będzie z gąbką, bo ja nie mam zielonego sharpnessu. A co byś na Barota może? Może być. No też był fajny. W zasadzie nie biłem go chyba jeszcze dualami. Trzeba sobie potiony wziąć, których zresztą chyba nie mam. No nie mam. Zaraz sobie zrobimy. A fajnie, że dużo mogę ich zrobić. 3 potiony. No tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, to raczej nie ma problemu. Czy ja wiem. Ja szczerze ci powiem, że... Znaczy to są te wersje bez G-ranku. To są te wersje bez G-ranku. Tutaj przeważnie nie powinno być problemu, aczkolwiek bywa różnie szczerze. Jeśli mam się na ten temat wypowiadać. Właściwie to problemy dopiero się zaczną, jak będziemy tam sklejać jakieś sety. No właśnie, póki jeszcze nic nie robimy, to hajs się zbiera. Co tam? Pikaksy, bagnety, standard. Bomb nie potrzeba. Czy będziemy go łapać? Chyba tam nie ma żadnych tych pułapek. Była. Tak mi się wydaje. Była? A nie wiem. No dobra, zobaczymy. Znaczy, bo tam jakieś... Myślałem, że Tranquilizer bomby, żeby wziąć, ale mamy na pewno, więc... Znaczy, pewnie będą. Jak skradają pułapkę, to im muszą bomby dać, nie? Tak mi się wydaje, że właśnie ostatnio go w pułapkę łapałeś. Tą paraliżującą. A może? To był ten quest. To był ten quest. Może... Ostatnio chyba sporo nie grałem w te japońskie wersje. To jest japońska wersja z angielskim patchem. Weź sobie 2 stony, bo ja mam swoje. I weź sobie 2 cool drinki, bo ja mam, znaczy, dają 4. 2 kliny sery, bo można się ubrudzić. Tak, można się ubrudzić. Monster Hunter. Gra, w której się brudzisz. No jedyna taka gra. Mhm. No, jak widzicie, zrobiłem sobie nowe duale. Tak, przyznam, że są gorsze od tych, które miałem, ale podoba mi się ich wygląd, to sobie zostawiłem. Są te Scottów jakieś, czy coś? A nie. To są takie, wiesz co, dumplings to są te... Boże, dango po japońsku. To są takie kuleczki z ośmiornicy. Je się podaje w tym... na patykach. Całkiem dobre są, chociaż nigdy nie jadłem. Dobra, ale nigdy nie jadłem. Znaczy tak sobie wyobrażam, że są dobre. 2016. O kurde, zaraz coś tu mnie zgasi za te suche żarty. A masz. No dobra, on tu miał tą szarżę przerąbaną.
ale to co zrobiłem było epickie. Okej. Dobra, trzeba będzie uważać. A to tylko Barot, ej! Idź z tym błotem. Czy mi się wydawało, czy tamten Vespoid u góry dostał bombą? Bombą od twojego kota. No dostał. Weź ty uważaj, no co? Wiem, właśnie nie tam. Cholera jasna, dobra, ja się na razie wycofuję. Muszę się ogarnąć, włosy poprawić. Jak jaż zrobić? No dobra. Czyli jednak ci powiem, że ten Divine Protection się przydaje z całego serii. Nie tak. Szarża! O, kurde! Dobra, nie wiem, czy nie przesadziliśmy. Będzie fajnie. Mamy radę! Jakoś. Jak nie, to będzie pierwszy zgon na filmie. Nie będzie, nie dam się. Będzie taka sytuacja jak skutku we Freedomie. Skończą nam się wszystkie potionki, będziemy szukać po ten, po liściach, żeby herby zdobywać. No, też mi się tak wydaje. Znaczy ja mam jeszcze, nie żebym się chwalił, ale mam 3 megapotiony. No ja mam 7 zwykłych. 3 herby. O, no to. Dam radę. Tylko trzeba rozkminić pattern, bo ja dawno nie z nim nie walczyłem. Trzeba po prostu, no. Podejść do niego powoli. Nie rzucać się. Ja sobie jeszcze żółty sharpness mam. I szarżała. O, wybacz. A, zapomniałem, że tu się nie ten. Nie atakuję ze skoku. Ach, to przyzwyczajenie mam do czwóreczki. Ach, ta czwóreczka. Dobra, ja mu się więcej damage'a robiło, jak mu to boto stan. Się brało i wyjmowało z jego skóry. Czy nie, czy jak to było w końcu? To znaczy, to jest tak, że jak on ma na sobie błoto, to jest słaby na wodę. A jak nie ma błota, to jest na lód słaby. Trzeba zważać na to. Chyba słaby jest. Słaby. Czy słaby? Zmęczył się. Jest głodny. No właśnie, to jest u niego problem. Oczywiście nie nasz, dla nas to jest spoko. Błota mi się ma. Tylko że... Znowu? Dobrze. No. Więcej czasu dla nas. Dobrze, dawaj nam się odbijać, dawaj nam... odbijać. Znaczy no właśnie, myślę o tym, że będę się zaraz odbijać i już się odbijam w zasadzie od niego. Herba mi coś wyrzuciło, nie wiem co, ale przyda się. No to twój kod nie wyrzucał itemku? A wiesz, że nie wiem? Bo mój się ten, mi się w kamikaze tylko bał. No to masz dobrego kota. Wybuchowego. Twój kot jest bombowy. No, dosłownie. Opowiadałem ci kiedyś, jak jeszcze byłem w liceum, wiadomo, młody głupi. Powiedziałem do takiej grubszej koleżanki: ty, a wiesz co, ale ty jesteś wypasiona. Kurde, ale dostałem po gębie, pamiętam wtedy. To takie historie z liceum, nie? O, to ci się udało. Ogólnie była beka. Ale wiesz, to takie, wiesz, miał być komplement, nie? Że jesteś spoko, jesteś super. Jesteś wypasiona. Nie odebrała to tak jak ja chciałem, żeby to odebrała, no. A co zrobisz? Bywa. No cóż. Ej, przyznam, że jakoś tam idzie. Nawet całkiem fajnie. Nie, też na razie. Zaraz... O, cholera. Dobra, po raz trzeci latam, to chyba nie jest dobra oznaka. Nie, muszę się odzwyczaić tego ataku, żeby nie podrzucać. Za każdym razem chcę to zrobić, żeby później mieć to combo ten nieskończony. No wiem. Czy on kulał, czy mi się wydaje? Nie. Na pewno nie, jeszcze nie, coś. A
serio, muszę bić go na Demon Mode, bo ja się od niego odbijam. O nie, o nie, właśnie. Nie no, to jest to właśnie, że grając duolami, grając na Demon Modzie, trzeba uważać na poziom staminy, bo ja troszeczkę, wiesz, skończyłem kombosa i miałem akurat 0 staminy, ale więc nie miałem uniku, jak zrobić. Zrobić uniku. Mhm. Pierwszy dead na wizji, ojej. Wyklikałeś, kurde. Spoko, zaraz ja zginę. Już biegnę, chwilę. Ty, no ale złapiemy go, to... Znaczy, mam nadzieję, że go złapiemy. Mam nadzieję, że tak go mocno obijemy, że go będziemy mogli złapać. Będzie na pewno zabawnie. Potem pobawimy się z panem Gąbką. Jak to lubisz go nazywać? Bądź ja lubię go nazywać po prostu Royal Ludrot. O! Kurde, jak cię uwziął. Panie Gąbko... A, tfu, to jest Barot. Barot Barotem, a Bariot Bariotem. Jak to mówi stare chińskie przysłowie. Dla przypomnienia, Bariot to ten biały szablon zęby. No tak. Smak. Tego szarża. Widzisz, że to jest mocne też. Dobra, teraz nie ma lawienia, trzeba się... ten. Trzeba się ogarnąć. No dobra. Ciężko będzie. Spoko, damy radę. Wmawiajmy to sobie, a wygramy. Jak to mówiło stare chińskie przysłowie, spoko, damy radę. Dokładnie. Trzeba po prostu podchodzić w odpowiednim momencie i się nie pchać na chama, tak jak to robię cały czas, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. No i dobra rzecz jest taka, że mu obiliśmy te nogi. O. Możemy teraz spokojnie go atakować bez odbijania się nawet na żółtym szarpnesie. Gdzie ucieka? Dobra, Barot ucieka. Ja bym skorzystał z okazji. Coś tu pozbierał. Są tu jakieś herby? A nie wiem. Są robaczki. Są robaki na pewno. Robaków nie zjesz, nie jest. Nie próbuj nie, nawet. Nie pożeram tego. A tu może wykopać coś. Halit. O, czemu nie lubię? Czemu nie? Mrówka mnie gryzi. Spryskaj ją ofem. A gdzie on polas? Na ósemkę. To oznacza... Wiesz co to oznacza, że on poszedł na ósemkę? Że będziemy mieli kłopoty. Nie, że musimy tam iść. A czy to twoje też się zgadza? Jakie to mrówki są silne, kurde. Spryskałem Diwale offem, a dalej żyje. No. A takie wytrwałe jak karaluchy. Wszystko przejdą. Nawet wybuch atomowy ich nie zniszczy. Jo. Szarża na dzień dobry. Jak ja lubię, jak on ten. Jak on to robi, patrz. Podchodzi i ubełem w ziemię. I to jest, kurde, spoko. Jedyny przeciwnik w Monster Hunterze, który walił ubełem w ziemię od tak. Jedyny? Serio? No, myślę, że kto jeszcze waliłbym w ziemię tak od sobie, od tak. Mi się wydaje, że tylko Barot chyba, chociaż... Miałem się tak bardziej namyśleć. No, ale swipe'a zrobił. No nie wiem, no w sumie fajnie, nie kojarzę jeszcze innego potwora, który by bił bem o ziemię. A może faktycznie... No z tych latających wyvern to na pewno nikogo nie ma. No nie wiem.
No, nie licząc tam monoblosów czy diablosów, którzy uderzają głową w skałę. A, no to tak, ale to jest, wiesz, to jest nie... No, niechcący powiedzmy, nie, że on tam... Rozpędzi się i nie zdąży zahamować. No na przykład, ale ten to sam z siebie. Twardy łeb, no to może. W ogóle ten łeb można mu zniszczyć, nie wiem czy wiesz. Wtedy ten kawałek tej korony odpada na ziemię i można z niej sobie w... Wolę na razie nie próbować. Znaczy to trzeba mieć jakoś, wiesz, mocną broń, typu jakiś, o Jezu, jakiś młot czy coś. Jakiś taki... O kurde. Uhu. Jestem tym. Jestem bałwanem. Dobra, się ten. Bi go. Mogę na szarże? Ale on jest dziki, jak robi tą szarżę, to przez chwilę stoi w miejscu, tak jakby mi się, nie wiem, lagował i dopiero później, po jakichś, nie wiem, 2 sekundach startuje z tą szarżą. Ciężko mi to uniknąć. O, właśnie. Ale jak, że stoi po prostu gdy, i nagle tak jak... Gdy zaczyna szarżować, tak jak... to przez chwilę jakby no. staje w miejscu. Przez 2 sekundy, no, nie wiem czy to jest spowodowane, że przez internet czy co, bo normalnie to tak na pewno nie jest. Później po tych 2 sekundach dopiero przestaje się jakby zacinać i rusza całą parą do przodu. A to nie, to on tak ma, że takie namierzenie robi. Znaczy ja wiem, ale to jest po namierzeniu, gdy już zaczyna szarżować. To jakby przymiera w miejscu. O, znowu. Ale to nie wiem, znaczy u mnie to tak jakby przymiera trochę, ale no nie na 2 sekundy. No u mnie gdzieś tak koło 2 sekund. No nie, ja to zgaduję, że... Aha. Że to przez internet. No dobra, będziemy herbów szukać. No to wygląda. Herby, dajcie herby. Pytanie, gdzie były herby? Ja tej mapy w ogóle nie ogarniam. Jeśli o takie rzeczy chodzi. Dobra, skończył mu się paintball. No nie mam drugiego. Ja mu zaraz dam. No i oczywiście musiał się przesunąć. Szlak. Kochane potwory, już się widzi, że się namierza to. A co, to by się już wszystkie podjąki skończyły? No, prawie. No to mogłeś mi powiedzieć, ten ci dał. Jeszcze, ja jeszcze mam te ze skrzyni. No, żebym wiedział, że tak to będzie wyglądać, to bym zrobił jakąś zbroję, chociaż z tego. Chociaż z miśka. No, przy tym zbrojka z miśka fajnie wygląda. Ojej, no co ja robię? Będzie bardziej defensywną broń. To w sumie zbroja jak zbroja, ale... Ja to bym sobie lepszą broń na niego zrobił bardziej. Tam wiadomo, że od zbroi to możesz jeszcze polegać na unikach. Jak to bronią zawsze damage'a większego zrobisz. W ogóle, się chyba przekonam, w sensie będę grał ten, Gunlancem tak samo. Gunlancem? O, to rzecz mnie zdziwił. No bo jakoś dużo nim nie grałem, a skoro tutaj jest dostępny, mówisz, no to Switchax i Gunlance będą u mnie tutaj szły. Nie głupi pomysł ci powiem. Znaczy Gunlance jest ogólnie dobrą bronią. Chociaż ja się nią zacząłem bawić tutaj dopiero pod koniec gry. Czy jak już tam wiesz. Tam się, no. Powiedzmy. Przestałem zajmować fabułą. Drugi zgon. Się zastanawiam właśnie, czy. Czy by nie pójść poszukać jakichś herbów. Zgaduję, że do skrzyni nam nic nie dadzą. Chyba się wkurzył. Oczywiście mięsa nie wziąłem. To ja. No ja już nie mam. Za to podjąków mam od cholery, więc jak będziemy mieli chwilę, to ci dam.
No to czekaj, ja skoczę na jedynkę. Dobra. Przynajmniej nie jest łatwo. To miało być? No ten mnie staranował. Ty wiesz jak to u mnie wyglądało? Stoi lawa, pył, ja podbiegał, ale jakaś niewidzialna siła go odrzuca. Zobaczysz na materiale. Masz ty. Maga, bo szarża. Bieraj ty. Ra, uciekaj. A ranowałem się jeden po drugim, czekaj. Jeszcze dam ci. Skąd ty tyle ich masz? Potynów. Nie no, po 6 było. Jeszcze te ci dam. 6 potynów? 6 potynów? No nie. Dobra, mam, chodź. Starczy. Ja mam jeszcze mega potion swój. Mamy radę. Trzeba trochę spiąć się. Najważniejsze, że nie wytarzał się znowu w błocie. Gdy był chociaż armor CD1. Nie wytarzał się w... kupię. Błotnik. Błotnik. A, ściągają swoje gry. Co to ma być? Widziałeś, z tym błotem ściągnęli swoje gry. Też błotniak jest. Czy on jest błotniak, czy błotnik? Błotniak. No to w takim razie miałeś literówkę w tym. Bo pamiętam, że grałem kiedyś i był błotnik. Znaczy, zaktualizowałem go do błotniaka. Bo błotnik się wszystkim jakoś źle tam kojarzył. Dobra, gdzie on poszedł w takim razie? Czy tu są herby? Dobre pytanie. O, znalazł złoto. Znalazł złoto, jak sobie ten herby. Znaczy nie złoto, że herba znalazł. Aha, szczęście. Drugi. Nie, na razie jeden tylko. O, jest i drugi. Słodko. A i tak ma mnie na jedną szarżę prawie. No a mnie to nie? Znaczy no mówię, przydaje się ten... jak to się nazywało? Divine Protection. No ale że ty jesteś Fashion Hunter, no, no. To... Po prostu muszę 5 razy więcej. Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Nie pamiętam, Boże. Gdzie on tam chodził? Dobra, zielamy się, znajdziemy. Ja to można ryby łapać. Nad goldfish sobie pływa. Póki nie mamy questa na ryby, to wolę tego nie robić. Serio, te zadania na ryby, to nienawidziłem ich nigdy. Prawie złapałem goldfisha. Prawie. No, też nie przypadam za tymi zadaniami. No dobra. Dobra, to teraz takie trochę Dark Soulsy będą. Mamy jedno życie. Ktokolwiek zginie, to będzie koniec. Dobra, tu jest. Chyba odpalę tego herba. Nie jestem 100% pewien. O, zobaczył mnie! Chodzi, dzień dobry. 100 HP. Jazda na hardcore. Jedź sobie. No, wiesz. Ale my go nie pokonamy, tylko takiego warota. Wszystko bym zniósł, tylko nie tą jego zlagowaną szarżę. Izbani, jeb. No, bez. Spinner. Nie chcę umierać. Nie, no, nie tak szybko. Staram się go bić po nogach. Chodź tu do mnie. Brat na mnie się ten. Szlak. Uwaga. Byś zobaczył, co robi ten. Co robi lodowy bariot na high ranku. Stary, tamten. Ten robi szarże po prostej. Czasem troszkę skręci. A tamten jak robi szarże, to 360 potrafi na tej szarży kręcić. Kurde. Ale zanim do niego dojdziemy, no to... No to już będziemy mieć konkretny ekwipunek wtedy.
Dobra, poszedł na trójkę. I trzeba zważać na to, że się znowu wypapla w bucie. Patrzcie, miałem zapytać. Adam mówi, że coś ostatnio ogarniałeś jakieś materiały z X-ów. Czy w końcu przemogłeś? Znaczy, tak, no wiesz co, gra mi się podoba, no nie mówię, że nie, nie zaprzeczam, ale efekty mnie strasznie bolą w oczy. Będę musiał się do tego przyzwyczaić i tyle, no. Wiadomo, też wydaje ale się. Ale gra jak najbardziej spoko, no. Pomimo tych wszystkich, nie wiem, supermocy, latania, skakania, odbijania się od ścian i tak dalej. No wiesz, masz jakiś tam super, coś tam, jakiś perfect evade, czy jakoś tak to się nazywa, czy super evade. Że ten, że... Oj, kota mi ten... Zabłóciło. Ubrudziłeś mi kota. Pierz go teraz. Jak mogłeś? Musisz mi wyprać kota. Tak w tym gifie, perpetuum mobile. Do pralki. Rzucił kota na cztery łapy. Związał go taśmą, żeby nie spadł. Się zaczął w powietrzu kręcić. Infinite energy, kurde. Dobra. Bawmy się. Ej, patrzysz jak biegasz z tą bańką na sobie, to nawet przy szybszym bieganiu nie spada ci stamina. Ciekawe. Też czuję, że smutno to się dopiero zacznie robić, jak się nam skończy energia. Aha, bo my nie mamy jedzenia, no tak. No ja mam nadzieję, że nam starczy tej energii. Zależy jak długo go jeszcze będziemy tłuc. No pewno nie powinien być aż tak ciężki. Czy no nie powinien być aż... O Jezu, nie! Zmniejszył mi defa. Jak to? Czekaj, wyspojrzeć zmniejszył defa. Z 6 defa zrobiło mi się... z 6 defa zrobiło mi się... 6 defa? Co? Co jest? Nie no, ta zbroja ile ma defa? 6 defa mam mniej, bo mam jeden swój punkt i jeden za każdą część, czyli każda część ma jeden, no to 5 punktów, czyli 6. Czyli co, w pierwszej zbroi ten, zmniejszenie defa na ciebie nie działa. Masz taką, bo to zmniejsza procent chyba jakiś defa. Jakieś, nie wiem, 20%, 30%. Masz tak mało defa, że ci nie zmniejszą. Właśnie. Ale nie, no to powinno chociaż do tego 5-4 defa powinno zmniejszyć. Gra uzna, że nie będzie dla nas aż tak okrutna już. Tak się dobrze bawimy. Dokładnie. Tak to się robi. Perpetuum mobile. Będę się zaraz chyba pójść wytarzać w błocie. Turlaj się, ciapek, turlaj się. Lubię się bawić. Ale mam teraz ciężki orzech do zgryzienia. O nie, walcz, będziemy się od niego odbijać. Chociaż nie. A nie, po prostu więcej tego błota rozsypuje. Tam go zlewa. No serio, to zaczyna być... Powiem ci, lawa, nie mały problem z tą staminą. No, dla ciebie tym bardziej, no bo u ciebie głównie polegasz na tym Demon Modzie. No, powiedzmy, że teraz już nie. Właśnie. O, plus tego jest taki, że rozwalił tego, Banabrę. Tym swoim błotem. No dobra, uciekaj, uciekaj. To było to, to było to tak pęka jak mydlana bańka, takie plusk. Już nie masz. Takie plusk to będzie w X-ach. A tam to w ogóle śmiesznie z tą bańką wygląda, jak masz ten efekt na sobie. Tak biegniesz i tak się ślizgasz, twoja postać tak przebiera szybko nogami po tej takiej śliskiej ziemi. Ja pierniczę, zlagowana szarża. A w ostatnim momencie unik zrobiłem. No nie, możemy się do ciebie połączyć, bo ty masz lepszego neta. Najwyżej po tej misji zrobimy cięcie, przełączymy się do ciebie. Znaczy nie, ja mam wrażenie, że to tylko z tym potworem jest.
No bo ogólnie ani mi się nie teleportuje, ani nic. Tylko ta szarża, nie wiem, 2 sekundy zawsze stoi, a później ciak, nagle szarżuje. Koty, no co za koty, no walczcie, a nie się... Wystaćcie go! Cholera jasna, mam wybuchowego kota, który do mnie używa. No właśnie dziwne, on powinien, kurde, go już na początku w planszę wysadzić. Nie mam kiedy mieczy ostrzyć. Aha, fajnie. Jak masz stępioną broń, to nie możesz do końca Demon Mode'a zrobić. Aha. Tak jakby, nie wiem, no nie wszystkie kombosy ci działają. Powiedzmy, nie wiem, połowę tego całego kombosu robi. Co masz pod trójkąt kółko. A nie masz już tych Whetstone'u? Mam właśnie, tylko tak zauważyłem teraz. Ja to się teraz boję ostrzyć. Taka anomalia występuje. Ja mam jeszcze 2 w zapasie, więc no nie wiem, nie będzie ci brakować, czy mogę jedną. Ja mam 6, plus jeszcze 4 zwykłe. Co się ze skrzyni. Aha, no to ja nie wiem, czego naczekać. Znaczy nie, ja się ciebie pytałem, czy ci nie brakło. Mówiłeś, że na ten stępionej broni jedziesz, no to... O, no właśnie, znowu ten błąd. Raczej zasługa małej ilości staminy. Bym mógł cię uleczyć. Nie, spoko. O, wybuch. W końcu się kot przydał. Ale i tak nie kuleje, jeszcze kurwa żyje, twardy jest. Teraz będziemy dalej herby szukać. Gdzie jeszcze były herby, tak pomyślę sobie. Nie wiem, może na pustyni gdzieś. W tamtych spotach. Zatępy kot. Twojego wysadził. Co za tępy kot. Należy się na potwory, rzucać tam swoich wieży i wysadza. Gdzie jest? Patrz, kurde, jak się zbunkrował. Boom, wyszedł. Ej, a to się takie płytkie wydaje. No właśnie. A to się nie tam wiem, cały jak on tam zmieścił. Wchodzi cały. Jak on tam wchodzi? I zagona. Kurwa. Nie, tu się nauczyłem, że aby z nim wygrać, muszę mieć pełne HP, bo to przynajmniej przetrwam szarżę wtedy. No, szczególnie, że wkurzony jest teraz, trzeba uważać. Energii nie ma. Ale przerąbane, dobra. Dobrze! Ale się przydał! Co za kocur! Ale go rzucił bombą i łapacz go odrzuciło. Aż mu te, błoto rozważył na plecach. Że... I znowu. Dobrze, kocie. Wysadź go. Nie! Szarżu go z... Masz go. Jak mogłeś? Damy mu radę. Co się stało? Damy radę! Daliśmy radę. Jak? Nie daliśmy radę, kurde. No nic, nie, czekaj. Myślę. To czaić, żeby dać mu radę w końcu. Nie, na pewno mięso. Dużo potionów. Skąd ja ci wezmę potiony, a chyba, że kupię. Miodu mam, to mogę mega potiony narobić. Jak gdybym miał jakiegoś switchaxa lepszego. Oczywiście w tym etapie gry, ale raczej nie dostanę żadnego. No nie wiem, ja mogę duale zmienić, bo też mam w zasadzie lepsze. No dobra, robimy tutaj cięcie i wracamy za chwilę. Okej, tadam. czyli tak, jak widzicie, odpicowaliśmy się. I to teraz tak na fest. No i próba druga, tym razem nie damy się. Jesteśmy lepiej przygotowani. Powiedzmy. Na pewno lepiej niż poprzednio. Dobra, dużo masz tego mięsa, to ci swoje jeszcze odpalę. Ja i sobie tam pieczesz. Poczekaj, masz ci odpalę swoje. Trzymaj laska. Czekaj. Czym to się anulowało? Ten kwadratem, kółkiem, nie pamiętam. Kółkiem. Dobra, muszę się nauczyć tego.
Dobra, leczy to. Lepiej, żebyś ty był kucharzem następnym razem. Dobra. Masz, panie kucharzu. Okej. Okay. Spróbuję nie zlamić. Podmucham ci tak. O, widzisz, od razu wyszło. Tylko mi ten... włosów nie przydał. No, mięso z włosami. Tak, poklacz na to mięsko, żeby się zmotywowało. Ja ci rytm wybijam. Super. Ile ty mi dajesz tego mięsa? 6. Tam mi odparł z 3 well done steaki. Myślę, że styknie. Patrz, będę go robił tak i tak, będę go robił i tak. A potem o tak i tak go zrobię. Mi się przypomniała jeden ten, sklejanka z Gothica. Był podobny motyw. A co tam było? Nie, podeszlę ci link, bo jak ja to będę tłumaczył, to strasznie nieudolnie, a ogólnie sama sklejanka w sobie jest śmieszna. Niedawno wyszła, jakieś 2 dni temu. Uwaga, co on tu robi? To co, gdzie robi? Bo co on robi tu? No właśnie. Co on tutaj robi? Nie wiem. Nie pamiętam, żebym w ogóle na jedynkę przychodził. No nic, nie musimy go szukać. Co, na jedynce jest? Mhm. Skupany. No już mi zaczął, już mi zdążył pół życia zabrać. Ojej. Nie, bo się chciałem skupić na tych cholernych... tych. Chciałem powiedzieć monoblosy, ale to są renoplosy. Z bani mu dał, kurde. Miażdżąca sprawa. Dobra, 70 damage'a na tym Switchaxu teraz, jak go nie zabijemy, to będzie wstyd. Ja mam 95 na Dual. No, to tym bardziej. Warto dodać, że najlepsza broń ma tutaj tylko 250 damage'a. O, nie wiedziałem. I to jest właśnie akantorowe i ukanlosowe itemy. Amatsu chyba 240 mają, ale ma jakiś tam element wody. No, Ukanlus miał element tego lodu. Akantor miał ognia. Nie, Akantor nie ma elementu. On ma zazwyczaj niski sharpness, ale ten, dużo affinity ma. Dlatego łuk z Akantora jest bardzo, bardzo dobry. Bo on sam w sobie ma duży damage i dużo affinity. Dobra, pod względem obrażeń widzę, nie jest aż tak źle. Wow, pod ogonem tego. Prześlizgnąłem się, bo spoko. Oj, szarża się ogarnęła teraz. O, szarża się ogarnęła, widzisz. Tak widocznie miało być. No. Ach, no właśnie. Ta stamina. Ta stamina. Dobra, jest, ale jest dużo lepiej niż poprzednio. Ile masz życia? Już ci mówię. 130. A, to na lajcie.
Właśnie, żeby to było unstable, to by był sobie Bariot i nagle Devilcho przychodzi. O tak. I kończy sprawę. Devilcho jest masakryczny w Frontierze. Jak mi wysłałeś tam ten filmik, co on tam wyprawiał. Matko. Ale to był jakiś taki, nie wiem co to był za Devilcho, szczerze. Pierwszy raz coś takiego widziałem w ogóle w Monster Hunterze. No! Co za... Kila. A, byłem Defender, a to działa jak ten, jak Divine Protection. No. Głupie Jagi, dajcie mi nastrzelić broń. No. Czy ta gra mnie tak nienawidzi? Najpierw Jagi, teraz mnie Altaroth zmniejszył mi defa. Znaczy nie, nie zmniejszył. Zwiększył? Właśnie też mnie to zastanawia. 31 miałem, a mam 32. Dzięki. Dostałem buffkę od Altarotha. Bez BFF, bez Nets Forever. Boże, to zagra. To są kurde ty. Szczerze, to są anomalie na swój sposób zrobione. Dokładnie. Zamiast aura, która powinna zmniejszyć defa, tak naprawdę jeszcze zwiększa. Stary! Wiesz jak się aż odskoczyłem w krześle do tyłu po prostu. Ja się leczę, a tak sobie się spokojnie uleczę, się wyskoczę. A go prrr, mi przez te głazy kiedy się przebił. Weź, aż mi się gorąco zrobił, aż mi się ręce spociły. Co za potwór, ja. To już chyba w Slendera wolę. Tam przynajmniej wiem czego się spodziewać. Teraz myślałem, że anomalie to tylko w ten, w Freedom GG są. O, First Aid Meda mi kartę rzucił. Wszystkiego się tu trzeba spodziewać. Na serio, ta walka jest... Nie wiem, ona jest tylko pozornie normalna, mi się wydaje. Wybacz. Śmiałbym się, jakby wyleciał do góry, a on w locie by miał godem trzasnął. W sumie nie wiem, czy można by było to uznać za śmieszne. No ja bym się tak śmiał na pewno. Bo to takie combo by z nim zrobił, żebym pomyślał, że w nim zacząłeś się tam bratać, nie? Tak, knujemy przeciwko tobie. I tam będzie, kurczę. Ja 3 deady, a tobie quest complete. Dobra. O nie. Nie lubię jak mu się odbijam od głowy, to jest denerwujące. Nie, bo zawsze te kilka klatek tracisz. Kocie, przydaj się na coś, wybuchnij go. Mógłby go wybuchnąć. Ale wtedy, jak on go fajnie załatwił, dzięki. Muszę się tego odzwyczaić, cholera jasna. Nie wiem, zacznę kółkiem bić. Nie, no bij normalnie. A kółkiem się będziesz odbijać. Przynajmniej ten nie ma takiego motywu, że wychodzi spod ziemi. Żeby się ukrył w rozwoju. No tak, to już... To by było irytujące. Tak jak Blangonga, chowa się i spod ziemi wychodzi. A, tam jest. Czego znaczyć? Właśnie, widziałeś ostatni odcinek z tego? Jaką muzykę podłożyłem do Kevin? Widziałem. To już widziałem. Tak sobie właśnie odsłuchałem, tak posłuchałem sobie tego trochę, wiesz, przy odcinku, to jak go sklejałem.
Jak myślę, kurde, ale to irytujące. Coś, wydaje mi się, że połowa oglądających chyba przewinęło sobie tę walkę, bo to tak słuchać tego ryczenia Kezu przez samą walkę praktycznie. Ej, mnie to nie przeszkadzało na ten przykład. No nie wiem. Mi się to nawet podobało, ten kawałek. W końcu własny ten, własny podkład dla Kezu. No zaczynam się czuć jak ty, Lord Arcana, co ty mnie podżyczałeś tym, z Sworn Shieldem. A, no. Ta rola się odwróciła. Tam to w ogóle jaja siedziało w tym Lord of Arcana. Trzeba kiedyś się skończyć. Kiedyś? A nie no, skończymy to na pewno, sobie nie odpuszczę. W drugiej części chcę zaznać trochę. No ja chcę zobaczyć te dwie nowe techniki walki. Z tyłu. To był chamski co zrobił. Szarża? Szczególnie, że hitbox się trochę chyba nie zgadzał. Nie wiem, czy on mnie tam mógł zaryć jeszcze. Miał. Co miał? No miał, zamiałczał sobie. A, no właśnie, też tak. Właśnie też tak zrozumiałem, że coś tam tak zamiałczał sobie. Może koty by się z nim dogadały, jak on tak miałczy. No. Nie wiem, poddaj się. Nie masz szans. Nie wiem, daj nam jedną łuskę, potrzebuję do zbroi. On tam, wiesz, taką obcinaczkę do paznokci, pyk, jedną łuskę. Herba ktoś wyrzucił, to herby. Koty wyrzucają herby? No twój kot wyrzuca. Mój kot. Drugi herb, ojej, jestem bogaty. Widzisz. Pieniędzy na ulicy nie wyrzucam, a herby już tam. Herby już rozdają. A, tam nie mam nic przeciwko. O! A! Ciężko to uniknąć. Mikruj. No, bez jaj! O, teraz się udało. Dobrze. Tak właśnie to ma wyglądać. My przez chwilę musimy być górą. Zstępiłem się na chwilę. Kolega się zmęczył. Wydaje się, że nie będę miał czasu, żeby naostrzyć miecz. A dobra. Tak. No, zleci ten, potem pan Gąbka. SpongeBob. Może być i SpongeBob. Ten odcinek też godzinny wyjdzie. A co mnie to? Ja to oglądam? Niech się martwią ci, co oglądają, nie? Ja tam się cieszę, że spogadzyłem mogę trochę. Nie ma to jak troska widzę. Nie ma to jak troska widzę. Oni oglądają. Ja 2 godziny im dam, a niech się męczą, kurde. Niech się męczą. Nie no, jaka tu męka. To jest przyjemność. Wiesz. Znaczy wiesz, to szczerze ci powiem, no... Prócz 2 znanych... No dobra. Jeśli chodzi o, powiedzmy, polskie kanały, to nie znam żadnego, w którym... Ktokolwiek, kiedykolwiek pokazał grę na multiku. A jeśli chodzi o zagraniczne, no to znam kilka. A zagraniczne to wiadomo. Czy wiesz, i taki niemiecki kanał jeden jest fajny? Znaczy niemiecki, no. Fajny by było, żebym rozmawiał niemiecku. Ten koleś się nazywał. Nie wiem. Ale są goście od Teamworkcast. Właśnie oni tam Monster Huntera nagrywają. Yoshi TV, taki... The Yoshi TV, taki koleś jest.
Rising Fun Gaming. Jeszcze jeden jest. Kto tam jeszcze jest? Taki na A coś koleś. Jezu, nie pamiętam. Wszystkich z Twitcha kojarzę, bo dużo oglądałem materiałów z, właśnie po premierze czwórki i X-ów. To wtedy było tak, bo oni tam założyli taką grupę. To się nazywa Pugi Platoon. Mhm. Czyli Platon Pugi. I oni sobie w takim platonie, czy właśnie w takiej grupie, powiedzmy oficjalnej, nieoficjalnej, chyba oficjalnej nawet, to mówię, dużo rzeszy fanów mają, robili streamy z X-ów, nie? No i takich tam 4 czy 5 było. I mogłeś praktycznie, wiesz, jak ten, lajkowałeś tą ich grupę, to praktycznie 24/7 ktoś z nich zawsze streamował tego X-a, nie? Przez te pierwsze 2 tygodnie. Mogłeś normalnie 24/7 od rana do wieczora oglądać. Zawsze któryś z nich streamował. Sam pamiętam, ile czasu spędzałem przy X-ach na początku. Przecież pierwsze 2 dni po premierze to ja po prostu cały dzień prawie spędzałem oglądając Monster Huntery. No, a ty wtedy wiesz. Tak prosiłeś, żebym ci nic nie spoilerował. Pamiętam to do dzisiaj. Nic nie mów, nie chcę słuchać. A jak w ogóle napisałem coś na czacie Monster Hunter Polska na Chatango, to Krajciuch mówi, ja nic nie słyszę, nie widzę, co to no, dlatego i wiesz, i się upierał. Większość właśnie Krajciuch mówił. Jakieś tam głupoty nawet mówiłem, takie w ogóle, które wiesz, z mechaniką, tych tam super skilli nie są związane. Nawet o jedzeniu tam, bo tam o jedzeniu troszeczkę się zmieniło. Znaczy ja myślałem, że to było tak z tym jedzeniem, że trzeba było tak jak w dwójce zbierać materiały i z niej gotować. Ale tam jest troszeczkę utrudniony ten, to znaczy przepisy tworzysz sam z własnych, wybierasz jakieś tam 2 te i nie wiesz, co one ci dadzą. No i później jak już stworzysz dany przepis, to możesz go sobie zapisać, mhm. Nie? Bo tych potem materiałów, czy tam tych składników jest multum. No i takie, takie coś fajnego, dzięki, zrobili. No ale mówię, te wszystkie systemy, wiesz, z tymi tam wariantami stworów. W ogóle dziwię się, czemu nie ma tego. W czwórce był wariant Brachidosa, ten taki Critical Brachidos. A kurde, później już go w X-ach nie dali. To taki tam, wiesz, z Norwekugi, z Tigrexa, z jakichś tam pierdół. Wiesz, coś za coś. Talosa, Rafiana. Usuwają jedno, żeby dodać drugie. Właśnie, mnie to boli, bo myślałem, że na początku, że będzie wariant każdego stwora w grze, nie? No i potem się okazało, że jest ich tylko 12. No i o dziwo, z czterech tych flagshipowych tych monsterów X-a, jako jedyny wariant ma tylko ten Dinovaldo, z takim mieczem na ogonie jakby, z tak ostrzy go. No, już myślałem, że zaliczę zgon. No właśnie. Dobra, słuchaj, pytanie z innej beczki. Da się tutaj od razu startować z tego drugiego trybu Switchaxa? No chyba przytrzymujesz R i trójkąt i kółko. Zaraz sprawdzę. Musisz mieć schowaną broń, dobra. Jako że mam Trapmastera. Pyk, 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 pyk. Bawmy się. No. Można. Nagle warning. I taka fajna muzyka się wtedy pojawia. Taka straszna muzyka, taka straszno tajemnicza. I potem słyszysz ryk w odległych mapach. Chyba że stoisz na tej mapie, na której się potwór pojawia. Słyszysz ryk. No i wtedy zaczyna się zabawa. Znowu masz 50 minut. Znaczy czas się restartuje, dostajesz nowe itemy w tym. W skrzynce. No i jedziesz, możesz sobie drugie potwora zabić. Tak miałem właśnie z Ice Bariotem. Zabiłem Ice Bariota i wtedy pierwszy w życiu David Jones wyskoczył. Pamiętam. Ale nie biłem się z nim wtedy. Ale była taka sytuacja. No była. Chyba na odcinku nawet. No to było na odcinku. A, no to widzisz. Śmiesznie bo jakby dałeś się jeszcze nie obudzić. Nawalasz, on się budzi, nie? I koniec.
Czas dalej trwa. Jedziesz i bijesz. No to było niezłe. Kurczę. Aj, zrobiłem sobie jeszcze jednego, tylko lód mi się skończył. Musiałem dorobić, czy dorobić. Nalać wody w te takie tam, te foremki. No nic. Sobie chyba dopuszczę na dzisiaj. A ten, trzecia misja, dobra. My sobie robimy cięcie i wracamy za chwilę. Okej, okay, cześć trzecia, cześć wszystkim, jeszcze raz. Cześć wszystkim z tej strony Nikol, jest dzisiaj ze mną moja koleżanka... Redmaster. Koleżanka Redmaster. The... Current Events, panie się głos nazywa. Obecne wydarzenia, kurde. No jak mogli tak nazwać questa? Gąbka. Pan Gąbka. Pan Gąbka. Królewski kot, drugi kot, kurde, z gitarą. To jest taki ten, Bart. Chodzi po wsiach, miastach i gra ludziom. No to tak, mamy króla, mamy barda. Ten, no i dwóch najemnych łowców. No. Mój kot zamiast dawać ten, buffy, to on bierze dynamit i wszystko wysadza. To jest taki Bart w ukryciu. Bart kamikaze. Bardier w ukryciu. Bart Saper, kurde. Wiesz, w gitarze, kurde, 5 kilo trotylu. Dokładnie. Już tylko czeka, nie? Tutaj gdzieś się zbierało herby. Dawać herby. Chociaż czekaj, a nie, ja mam fulla, dobra. Czekaj, tu jest miód. Chociaż nie można zrobić. Tutaj nie ma First Ultimate Plus. To nie czwórka. O, dzień dobry. Gąbka! Zdziwiłeś mnie! Jak mogłeś nas tak zdziwić? Przynajmniej mnie! Zdziwiłeś nas. Zdziwiłeś. Ale się zdziwił! No właśnie, ten słowo klucz. No dawaj, ziomek. Jak się śmiesznie obrócił. Tak przeleciałem pod nim? To było dziwne. Czemu ogonu wciąć? Dobra. Ło, to co, on eksplozją tak samo mnie bierze i moczy. No spoko. Tak? Tak. Wiesz, co ty się dziwisz, to jest gąbka. Wiesz, to gąbka, to ona jest pełna wody, no to... Wiesz... No mówię, umyj sobie naczynia, a potem weź gąbkę do ręki. No też cię zamoczysz. Anu. To jest to samo. To wiesz, gąbka do naczyń. Kurczę, no! Z tym cholerny ogon. A się. Mogę być tu ten, obracał. Ugryz mnie znowu. Kurczę, dobrze, że mam 110 życia. Już bym. A nie! A! To był fart? Nie, to był skill tak naprawdę. To był skill. Się liczy tylko skill. Każde otrzymane obrażenia to skill. Dobrze, kocie, rzuciłeś bombę, ale tam gdzie nie trzeba. Właśnie tak trochę patrzę w drugą stronę, on rzucił kople. Ty! A ty, co ty, kurde, królewiczu, się rozwalił na ziemi i leży. Znowu mój kot wysalił twojego. I tak perfidnie. No one się chyba nie polubiły. No chyba nie. A mój to teraz założył królewską szatę. Kurde, koronę i myśli, że jest jakimś panem i władcą sobie leży. Bij go, dawaj. Patrz, i znowu siedzi. Co za... A prosiłem, walcz. A mówiłem, walcz. Nie chciałeś słuchać? To umieraj. Nie chcesz mnie słuchać? Gij! Taka zniewaga.
W średniowieczu za zniewagę karano się śmiercią. Mhm. Albo obcinało się język. Nie no, języki się chyba obcinało za co innego. Za kłamanie. Tam ręce się obcinało za kradzież. Ale oczy? Nie pamiętam. Wydobywało się za... za podglądanie królowej, kiedy brała prysznic. Nie. Kiedy brała kąpiel w wannie z lawą. Gorąca kobieta. Nie, to był dziwny fetysz, ale... ale kąpiel, nie wiem, w kisielu na przykład. No cóż. Wiesz, tam tak, Kleopatra się w mleku myła, no to... każda ma swoje ten, na urodę. Pewnie tam krów im nie brakowało. Ciekawe, z czego to mleko było. Chamski żart o Kleopatrze. O, coś ty mu zrobił, bandyto. Okradłeś go z ogona. Teraz nie może już nas nim uderzać. Smutne. No co, gąbka jest delikatna. Ups. Gąbka w ciebie szarżuje, ja. Tak się dać. Znudziło mu się w połowie. Jest problem, bo ja nie mam żadnych whetstone'ów, nie wiem czemu. Coś ty z nimi zrobił. Wiesz? Nie wiem właśnie, może... Tak, tak, mam. Tylko... o. To... szybko wymiana, ale w sumie nie potrzeba. I tak zbiłem. Tchórz! Ucieka z pola bitwy. A za tchórzostwo kara się czym? Nie wiem. No właśnie, też inne się nogi. O, żeby nie mogli uciekać. Właśnie, za co się oślepiało? Nie wiem. Uwaga, Bulfango. Bulfango. Gąbka i dzik. Czyż kiedyś taką baśń o gąbce i dziku? Nie. Ja też nie. Ale pewnie taka jest. No my ją tu teraz tworzymy. Jak gąbka ten umiera. No to była taka baśń, że była sobie pan gąbka i był sobie dzik. No i dzik zginął w pierwszym rozdziale. No i gąbka próbowała go ożywić. Jako, że nekromancja nie była jej obca. Tylko musiała zebrać ciała tych dwóch poległych ludzi, którzy walczyli z nią do samego końca, ponieważ nie lubili być zabijani. Tak jak gąbka myślała, że lubią. Przeliczyła się. No i tak, dokładnie. I ta walka tak sobie trwała przez kilka kolejnych rozdziałów książki, bo mówię, to była ta chyba książka Alabaś. Potem w 12 rozdziale pojawił się... Nie, kuźwa. Musiałem akurat teraz zaostrzyć miecz. Dobra, wybacz, że cię przerwałem. Dobrze, w 12 rozdziale pojawił się brat dzika. Tak zwany dziku. No i on niestety też zginął. No i pan Gąbka chciał użyć najpierw dzika jako przedmiotu do nekromancji, żeby ożywić jego brata. Ale jako, że dziku też zginął, no to pan Gąbka musiał szukać alternatywy. Wziąłeś dzika, żeby wskrzesić dzika. Znaczy wziąć brata dzika, żeby wskrzesić dzika. No. Dziku był przyjacielem dzika. Znaczy był jego bratem. To pan Gąbka był przyjacielem dzika. No, no i mówię, walka była zażarta, ogólnie nie było łatwo. Gąbka dostawał, wiadomo, była to jakaś tam spora wymiana ciosów. Ale ostatecznie Gąbka... no, przegrywa. Gąbka przegrywa. Traci ogon i robi się głodny. No i to jest najgorszy problem, że jak Gąbka się robi głodny, to... ucieka, a jak już mówiliśmy wcześniej, za ucieczkę powinno się karać czym? Obcinaniem nóg. Dokładnie. No nogi niestety nie możemy obciąć, ale... obcięliśmy ogon. Ale wózkę sobie wezmę. No, no i ta Gąbka naprawdę... ten, bo to później Gąbka z nimi walczył i uciekł, ponieważ dostał w łeb. I później chciał uciekać, ponieważ niby był głodny, ale tak naprawdę poczuł, że jest brudny i musiał się wykąpać.
i ten, i zmylił tych dwóch gości, którzy się z nim bili. Oni za nim jak głupi polecieli, nie? No i wykąpali się razem z nim. Matko. A problem był taki, że jeden z tych ludzi nie lubił się kąpać. No i zginął. Zginął przez to, że się wykąpał. Weź te, idź pisać książkę. Ja pisałem kiedyś. To w gimnazjum jeszcze. Opowiadałeś kiedyś o tej książce? Chyba mówiłeś coś. Znaczy, ten, mówiłeś, mieliśmy temat, że właśnie coś tam pisałeś, ale nie pamiętam, co było treścią, o co tam chodziło w tej książce. O co tam chodziło? Ja sobie przypomnę. Ja to powiedziałem od początku. Był bohater. Czy nazywa się Ikul? Chyba nazywa się Ikul. Czyli był Ikul. Ikul był w wiosce. Teraz taki, żeby się nikt nie śpiał. Jak zobaczę w komentarzach coś z kategorii ha ha ha, ale ty jesteś głupi, albo to jest nudne i twoja książka jest głupia, pan na miejscu. To będę banować. Dobra, zaczynam. To był Ikul i była wioska, Ikul mieszka w wiosce. No i został przez matkę wysłany do takiego klasztoru, który miał się nauczyć jak walczyć, bo tam jego ojciec, znaczy jego ojca tam nic nie było, a tam jego ojciec był chyba wojownikiem czy kimś tam, który zginął. A, on był bohaterem, pamiętam, on był jakiś tam bohaterem, o którym Ikul nie wiedział, że on był bohaterem, myślał, że on zginął po prostu młodo. I jego matka go wysyła do klasztoru, on się tam udaje. Potem fajnie, bo w drodze do klasztoru wpada do takiej dziury i takimi podziemiami ruszył do klasztoru. W międzyczasie wioskę atakują bandyci, zabierają mu matkę. Ikul myśli, że oni ją zabili, ale oni ją porwali. No i potem w tym klasztorze, bo on dopiero się dowiedział po tym, jak wrócił. Bo tam w klasztorze trenował, spotkał takiego kolegę, który był chyba mrocznym elfem. Nie wiem czemu, ale mi się to z Fable skojarzyło. No nie wiem, jakoś tak dziwnie. Miał kolegę w tej klasztorze, poszli na jakąś misję, jakąś tam próbę mieli przejść. I się z jakimś tam ptakiem czy robakiem się bili, już nie pamiętam, czymś tam się bili w tym queście. No jak go wykonali, to spotkali tych bezimiennych. Czyli taką tam frakcję, o której już nie mówiłem, to było tylko, że tam ci goście obserwowali go z daleka, tak naprawdę nie było tam takiego większego spotkania między nimi. Stąd oni powstali. No oni już powstali dawno temu. I ten. No i później wrócił do klasztoru, został tym pełnym tam, nie wiem, bohaterem, czy kimś tam, jakimś tam oznaczonym został. I jakąś tam wizję, tam, jakoś miał tam wizję. Potem spotkał się z tym starszym z klasztorze i on mu powiedział, że ma się spotkać z jakimś tam kowalem w wiosce, w mieście Ratenrod. O, nawet pamiętam tą nazwę miasta. No, i ogólnie były dwa kontynenty. Był kontynent na wschodzie i na zachodzie. I taka mała właśnie wysepka, na tej wysepce właśnie znajdowała się ta wioska. I ten klasztor. No i później oni wybrali się do takiego miasteczka portowego. I tam swoje dochodzenie prowadziła... jak oni się nazywali? Szkarłatni wojownicy albo szkarłatni rycerze, jakoś tak. Bo tak zwana trzecia siła, powiedzmy. Nawet czwarta, bo bez imieni to jeszcze inna strona. Kurde, jeden ten mi został. Weston. Czekaj. Nie no, szybko mi się ta broń ten tempi. O Jezu, to jest coś normalnie. Złote dziecko. No, i on tam wyruszył w ogóle ten podczas podróży statkiem, ale żebym pięknie to skontrował, żebym rozwalił. Podróży statkiem napotkał na Krakena. Kraken, oczywiście nie mieli z nim szans, bo byli słabi. Kraken rozwalił statek. I znaleźli na wyspie, odnalazł ich trzech krasnoludów, którzy okazali się, że znają tego kowala w tym mieście Ratenrod. Z jakimiś tam jego uczniami chyba, czy kimś tam. Tam było w ogóle elfy, krasnoludy i takie tam inne rasy były. No i potem spotkali się z tym kowalem.
Czekaj, spotkanie z tym kowalem? Nie, nie, byli w takim mieście. Do Rathenroth się mieli dopiero udać. Właśnie byli u tych tam trzech krasnoludów. Oni powiedzieli, gdzie jest Rathenroth. I się Ikul do tam tego miejsca z tym swoim kolegą tam udali. I w międzyczasie trafili na... podczas drogi do Rathenroth, z tego miasteczka, nie pamiętam, jak to miasteczko się nazywało, spotkali takiego, nie wiem, podróżnika, czy takiego gościa, który krypty tam przeszukiwał, bo tam szukał jakiś starożytny miecz. Może tyle wątków pobocznych tam się narobiło, że już później nie wiedziałem, jak to dalej kontynuować. Znaczy tam, wiadomo, podążę z tym głównym wątkiem. No, spotkali tego typa, tam pomogli mu w tych ruinach. Potem Ikul znalazł chyba jakiś taki miecz, który, nie wiem, miecz dusz czy coś takiego, który miał uśpioną energię w sobie i tam ktoś mógł tą energię obudzić, taki artefakt. No i potem akcja przeniosła się do innego bohatera, który był jakimś uczniem, nie wiem, kogoś, jakiegoś zabójcy czy złodzieja, bo tam był rozdział, że do jakiejś tam fortecy się wkradał, żeby jakieś tam papiery ukryć. Też miałem tam jakiś pomysł na inną, nową, fajną postać. No i tych wątków tam było trochę, mieszały się. No ile to było, 14 rozdziałów, to jest jakieś 50 stron na 4 napisanych, nie? No, fajnie rozbudowane. Musi tylko połączyć to wszystko jakoś do kupy, żeby to miało więcej sensu i... i zrobić z tego grę. Nie mówię niekoniecznie grę, no, wiesz jak wygląda praca i tworzenie gier. Wiem jak mi idzie praca nad moją grę. Nastawiasz, a wychodzi jak wychodzi. Zabiję go. A, złapał się. Się przestraszyłem. Myślałem, że po prostu... No to tak samo myślałem. Sobie przejdzie obok. No, szczerze to nie siedzi w niej. No. Jest poza kółeczkiem. Haksy. No i tam trochę było. W tej historii. Nie no, na przykład mi to fajnie wyglądało w międzyczasie, bo to pisałem tak, powiedzmy, że miałem motywację do pisania, bo w tym czasie też kolega też pisał książkę. Tylko, że on tam pisał jakimś dzieciakom, który ma smocze moce, nie? Jest jakimś tam ostatnim smokiem czy coś takiego. Jakiś taka, wiesz, no, jak człowiek, ale ma jakieś tam umiejętności smoka, czy pół smok. Czy ogień, czy coś, to taki pół smok jakby, nie? I tak mi się to dobrze czytało, a potem przestał. Po tym ja też straciłem ten zapał do pisania, bo wiadomo, tak samo pisać. Kurczę, no dawno z nikim nie graliśmy. Musiałbym tego Spidera skombinować na Skype'ie kiedyś. No kiedyś trzeba. Aha, i to myślę, że na czacie w ogóle wysłałem ludziom. Odpisywałem, żeby wiesz, odzywali na Skype'ie, nie? Na temat tego tam grania wspólnego. W ogóle na tym, na tubie ktoś ci tam pisał. Wiem. Także, że chcę pograć. To wiesz, dałem nick na Skype'ie, no i czekam, nie? Jak się ktoś odezwie. Nie wiem, czy jeszcze raz robić poradnik na temat grania w ten. Bo w zasadzie ostatnio mówiłem na temat tej wspólnej wersji. Na czacie jak byłem, to kilka osób się pytało, to wysłałem mi tam ten twój poradnik, jak tam nagrywałeś, co i jak się pobiera i jak się wchodzi na hamaka i mówili, że zagrają. No na pewno, to chyba sami ze sobą. Na razie mówię już, ta seria trwa już chyba z miesiąc jest na kanale. Przesadzam, ze 2 tygodnie, 3. Wiesz co, może niekoniecznie no, nagrywać wiesz. Nowy poradnik, a po prostu, nie wiem... do opisu dawać link do tamtego filmu, dać jeszcze odpowiednio... Znaczy wiesz, tam nie jest wzięte pod uwagę to, że trzeba mieć tą samą wersję gry na przykład, nie? A to co za problem dopisać? No nie wiem, co za problem nagrać 5 minut? No też prawda. Nie wiem jak chcesz. Tak. Tamten materiał musimy wypierdzielić. No dobra, tyle, bo tu będziemy się teraz roztygacać na temat różnych... ciekawych tematów. Problemów świata i w ogóle. Problemów trzeciego świata i takich tam. No. Tak więc dzięki, na razie, ja się żegnam z wami. Lawa się nie żegna, bo go nie ma w pokoju. Dokładnie. Lawa nie istnieje w tym momencie. Tak wam się tylko wydaje, że ja tutaj jestem.
Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy. No dobra, w takim razie źle dzięki, na razie. I trzymajcie się, cześć! No pożegnaj się, pożegnaj się. Do widzenia, dobranoc.